Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim z krowem, ale dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować vlog z weekendu z Piotrem Morsztynem. Piotr jest naprawdę niezwykle charyzmatycznym trenerem, którego wszyscy tak naprawdę uwielbiają. Ja się bardzo cieszę, jak on do nas przyjeżdża. Nie dość, że przedstawia bardzo fajnie, w prosty i klarowny sposób swoją wiedzę, to jeszcze jeźdźcy naprawdę robią progres. W szkoleniu wzięły udział nasze klubowiczki klubu jeździeckiego Iskra, ale też i osoby zewnętrzne, jeźdźcy, zawodnicy, którzy mieli określone problemy ze swoimi końmi w trakcie pracy skokowej i próbowali to rozwiązać przez 2 dni. Na pewno i zdecydowanie, bo sama to widziałam, udało się naprawdę naprawić i poprawić relacje tych jeźdźców z własnymi końmi, więc zachęcam Was do oglądania. W pierwszym dniu szkolenia trener zdecydowanie duży nacisk kładł na prowadzenie konia do drąga i potem oczywiście do przeszkody. Amazonki miały za zadanie bardzo spokojnym, skróconym galopem doprowadzać konia do drążka i zdecydowanie kontrolować każdy krok, liczyć fule, doprowadzać konia tak, żeby koń się nie nakręcał, nie napalał, tylko właśnie czekał na jeźdźca i oczywiście w równowadze przekraczał dane elementy. Na początku było dosyć trudno dziewczynom i to każdej parze, obojętnie czy to były klubowiczki, czy to były zawodniczki przyjezdne, każdemu było dosyć trudno sprostać temu, ale z biegiem tego treningu rzeczywiście były postępy. Było fajnie naprawdę patrzeć na pary, które zaczynały rozumieć, o co chodzi trenerowi i zaczęło to się przekładać na fakty, na to, że koń się zaczął układać do ręki, układać się do łydki i zdecydowanie te skoki wychodziły świetnie. Drugi dzień szkolenia był taki, w którym już dziewczyny miały jechać parkour, były zadania postawione po łuku, były zadania, które zdecydowanie nie należały do łatwych, ponieważ też wszystko było ukierunkowane na świadome prowadzenie konia, czyli zdecydowane liczenie i prowadzenie konia blisko do przeszkody, żeby on się nie napalał, żeby nie galopować zbyt mocnym tempem, tylko właśnie spokojnie, w rytmie, w równowadze, dogalopować do przeszkody i odpowiednio dać sygnał, by koń piękny oddał skok. I zdecydowanie były naprawdę efekty tej pracy, w szczególności dzień przed było właśnie fajnym takim przedbiegiem do tego, co się będzie działo drugiego dnia. I jeźdźcy naprawdę poczuli różnicę i konie zdecydowanie lepiej drugiego dnia dały się prowadzić. Były spokojne galopy, ale z zaangażowanym zadem. Były bardzo ładne skoki, okrągłe skoki, ale też i ekonomiczne, czyli tego, co oczekujemy od konia, żeby skakał czysto, ale ekonomicznie. I udało się to osiągnąć. Dziewczyny miały też dosyć trudne zadanie, bo miały linie po łukach, tak? Linie po łuku od stacjonaty do oksera, od oksera do stacjonaty lub double bar, krzyżak i miały po łuku doprowadzić po linii prostej do przeszkody, tak? I to nie było wcale łatwe, ale sprostały. W taki sposób buduje się widzenie odległości do przeszkody. W taki sposób buduje się wyczucie. Mi naprawdę dawało to dużą satysfakcję i przyjemność oglądania dziewczyn. Niestety no, poprzez moją pracę nie mogłam być cały czas i oglądać, ale miałam nagrania, miałam filmy, mogłam przeanalizować sobie, co dziewczyny robiły, w jaki sposób pracowały z trenerem i nie ukrywam, że było to budujące, że to, co trener mówił, dziewczyny już to gdzieś miały w sobie, bo pracowały nad tym już na naszych treningach klubowych i o wiele łatwiej było im zrozumieć słowa trenera. Nie ukrywam, że niezwykle miło mi się zrobiło na koniec całego szkolenia, gdzie pan Piotr bardzo, ale to bardzo pochwalił moje amazonki. Powiedział, że są świadome, że to, co im proponował, to już wiedziały, umiały, były w stanie to tylko udoskonalać. I to było przemiłe, przesympatyczne i dla mnie, i dla moich instruktorów naprawdę budujące. Thank you.
Myślę, że nie muszę wspominać o tym, kim jest pan Piotr Morsztyn. Jest to niezwykle utytułowany zawodnik, jest to czynny trener, ale przede wszystkim jest to bardzo fajny i przesympatyczny człowiek. Te dwa dni szkolenia były o tyle niesamowite, że naprawdę chciało się z tą osobą spędzać czas, chciało się słuchać o tym, jak się wyraża o koniach i co jest niezwykle u czynnych zawodników czasami dla mnie frustrujące, jak się wypowiadają na temat koni, a Piotr z wielkim szacunkiem, z wielką taką miłością do koni opowiadał o swoich koniach, o swoich poczynaniach, o tym, w jaki sposób pracuje z końmi, na co trzeba się ukierunkować i bardzo, ale to bardzo chciał to przełożyć na wszystkich jeźdźców, których miał na placu, na parkurze w danego dnia. I bardzo było to takie elektryzujące dla mnie. Ja lubię się zarażać takimi dobrymi emocjami od takich fachowców, ponieważ zawsze te cząstki zostają w nas i możemy dalej siać tą empatię, tą miłość do koni, ten mądry trening i mądre postrzeganie jeździectwa, które naprawdę pokazał przez te dwa dni. Chciałoby się więcej i więcej i więcej, przynajmniej ja tak mam, że naprawdę zawsze czuję niedosyt, ale to jest dobre, bo jeśli czujemy się przesyceni albo znudzeni danym trenerem, oznacza, że gdzieś już nasze drogi się rozpływają, a tutaj z Piotrem jest zupełnie inaczej. Chce się więcej i więcej. Bardzo lubię i szanuję tego człowieka jako osobę, ale jako i trenera, i jeźdźca, ponieważ jest niezwykle empatyczny do koni i do jeźdźców. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Podobały się treningi dziewczyn, treningi zawodniczek przyjezdnych i podejście naszego trenera. Ja tymczasem się żegnam, moi drodzy, i zachęcam Was do wyjazdów na szkolenia, zgrupowania, konferencje. Poszerzajcie swoją wiedzę. No i oczywiście zapraszam Was do nas. Ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam.